Książka Wieczorkiewicza, czyli podobno mistrza Zychowicza. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale wszyscy mówią, że Wieczorkiewicz to mistrz Zychowicza. No i wydaje się, że można znaleźć rzeczywiście przy tym założeniu pewne nitki łączące ostrożny aliantosceptycyzm Wieczorkiewicza z oszalałymi teoriami Zychowicza. A więc cóż my tu mamy? Generalnie książka jest nudna jak flaki z olejem, jak większość książek polskich historyków. Mamy tutaj, są to sklejone właściwie dwie publikacje, tak? Czyli Ostatnie lata niepodległe i Kampania 39 roku. Więc mamy takie trochę powtórzenie, trochę bez sensu jest to, ale dobra. No tutaj mamy na stronie 7. Po śmierci Piłsudskiego najważniejszymi dostojnikami byli Ignacy Mościcki i prezydent i premier Walery Sławek. Mościcki był nie tylko wybitnym chemikiem, ale także umiał łączyć teorię z praktyką, należał do szczupłego grona wtajemniczonych w arkana problematyki wewnętrznej. Sławek to jego przeciwieństwo, konspirator, bohaterski bojowiec, miał też ambicje ideologa, szanowano w nim absolutną bezinteresowność. Czyli Mościcki był fajny i Sławek był fajny. Mościcki jest bardziej praktyczny. Dobra, jedziemy dalej. Wysłuchając w roku 1933 podobnie kandydatury Mościckiego, Piłsudski oświadczył, że będzie już bardzo zmęczony, to powinien ten Mościcki ustąpić miejsca Sławkowi. Czas pracował więc na korzyść premiera. Potem były sprawy generalnego inspektora sił zbrojnych. Uważano, że albo Sosnkowski, albo Rydz. Z wykształcenia malarz wojskowy z zamiłowania. Zawiązał się z Piłsudskim jeszcze przed I wojną światową. Uchodził za frontowca typ praktyka. Wybór więcej niż trudny. Sosnkowski, bardziej samodzielny, o wybitniejszej pozycji, był chyba lepszym politykiem i administratorem, i chyba też i strategiem. Rydz był lepszym dowódcą frontowym i wychowawcą wojska. 10. strona. Także mamy tutaj wyraźnie inną narrację niż u Zychowicza, gdzie Rydz jest małpą, a Sosnkowski bogiem. Wybory 1935 roku. Projekt nowej ordynacji wyborczej zgłosił BBWR, no i bo nie można dopuścić, że w trudnej sytuacji było partyjnictwo i trzeba było szukać jakiegoś piłsudczykizmu partyjnego, jeżeli nie ma już wodza naczelnego. Tak? Projekty BBWR wywołały desperację jednak wobec układu sił, beznadziejny opór sejmowej opozycji. Dmowski coś tam powiedział, ale nic nie mógł zrobić. Premier pogrążył się tymczasem, czyli Walery Sławek, w politycznym marazmie. Tragedia Walerego Sławka polegała na tym, że przyzwyczajony był do idei narzucanej mu przez Piłsudskiego, a sam nie potrafił szukać nowych, oryginalnych rozwiązań. Jeszcze przed chwilą Wieczorkiewicz pisał, że Sławek miał ambicje ideologa, a tutaj się okazuje, że sam nie był w stanie szukać nowych własnych idei. No dobra, to tak, to jest mistrz Zychowicza, więc wiecie, nie oczekujcie za dużo, tak? Ale tak swoją drogą, Zychowicz, przypomnijmy, twierdzi inaczej. On ma Sławka za takiego jedynego mądrego wśród debili, i że więc tutaj ocena Sławka jest wyraźnie bardziej negatywna niż u Zychowicza. Sławek na ostatnim posiedzeniu klubu poselskiego BBWR mówił, że trzeba rozwiązać organizację, która spełniła już swoje zadanie. To wywołało popłoch w szeregach BBWR i właśnie tutaj słabości Sławka dostrzegł coraz wyraźniej Mościcki. No i tu się zastanawiano, kto będzie najważniejszy, czy Kwiatkowski, czy Mościcki. I taki pudelek i kozaczek troszeczkę who is who. Niewiele z tego wynika, powiem wam. Pod względem pisarskim ta książka jest bardzo słabiutka. To znaczy, tak jak większość pisze historyków, że w ostatniej chwili się dowiadujemy, kim jest wprowadzona postać, i
nie ma związku przyczynowo-skutkowego z poszczególnymi akapitami, tylko jest takie, że trochę tutaj, trochę tutaj. Doradcą politycznym generała w tym czasie był Wojciech Stpiczyński, bardzo zasłużony, bo to on wymyślił sanację moralną. No i tutaj Stpiczyński obwiniał za swoją izolację zarówno Sławka i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia dla tego, co się później dzieje, więc wprowadzenie jest po prostu nie wiadomo po co tego. Jak był izolowany, no to był izolowany. No więc były wybory, kompromitujący wynik w Warszawie, kiepsko na Śląsku i tak dalej. Opozycja zbojkotowała wybory, a i tak był kompromitujący, dlatego że te siły, które dawniej tworzyły BWR, się nie potrafiły znowu połączyć. I to jest wina Sławka, według Wieczorkiewicza. Rydz się na razie dystansował od Mościckiego, czego wyrazem było odmówienie audiencji Kościołkowskiemu. Kościołkowski został wytypowany na premiera przez Mościckiego, zdaniem Wieczorkiewicza. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Z najwyższą rezerwą wewnętrznych przemian sanacji odnosiło się twarde kierownictwo 71-letniego Romana Dmowskiego, który musiał się też liczyć z wpływami równie doświadczonych działaczy, takich jak Stanisław Grabski, Stroński Stanisław czy Roman Rybarski. I to między innymi dlatego powołał obóz Wielkiej Polski, żeby się wyzwolić od ich nacisku. Cholera wie, może i fakt. W końcu po co by tworzył kolejną endecję wendecji, prawda? Gdyby nie musiał. Pomimo to PPS postanowiła w sierpniu 1935 roku zawrzeć z Komunistyczną Partią Polski tak zwany Pakt o Nieagresji z zachowaniem prawa do krytyki rzeczowej i towarzyskiej. Także siły post-BBWR-owe szukają rzeczywiście sojuszników na lewo i pewnie stąd Zychowicz wziął to uproszczone przekonanie, że sanacja zbaczała na lewo. No musiała kogoś znaleźć, jak BBWR się rozpadł. No i tutaj zaczęto myśleć, że może by jednak zrobić jakąś inną organizację społeczną, która by zastąpiła nieistniejący już BBWR. Ale Rydz Śmigły to utopił. Powiedział, że nie ma potrzeby powstania takiej organizacji. Był bardzo agresywny, podobno. Może to oznacza w języku Wieczorkiewicza, że raz powiedział coś tak, jak się nie w Polsce mówi, czyli nazwał rzeczy po imieniu. Doktor Felicjan Sławoj Składkowski został wytypowany, był fanatycznie oddany Piłsudskiemu. Uważał się za szkapę, którą ujeździł Piłsudski. Że jest koniem ujeżdżonym przez marszałka Piłsudskiego. Fapanie do Piłsudskiego przez tych sanacyjnych jest patologiczne wręcz. Natomiast Sławoj Składkowski pewne swoje zalety miał, zbudował nowe szalety w Warszawie i paru innych miastach. Nazywano je Sławojkami. Porządkował ulice, reparacje domów i takie tam. Takie rzeczy, co. Natomiast utrzymał założony przez Kozłowskiego obóz w Beresie Kartuski i kłócił się z wywiadem, kto ma prawo wysyłać tam wrogów. Czy wywiad, czy on, Sławoj. Najtrudniejszym problem międzynarodowo to była kwestia ożywienia sojuszu z Francją. Drugi powód to niepodległościowe dążenia Ukraińców. W 1938 roku była pacyfikacja Tarnopola i okolic. Trochę lepiej było z Białorusinami, oni się tak nie burzyli, bo mieli mniej co prawda praw językowych, ale za to mieli też mniej wyodrębniony taką, no wiecie, poczucie własnej narodowości, że tak powiem. Najtrudniejsza do rozwiązania w dalszej perspektywie była kwestia żydowska, mniejszość ta stanowiła i tutaj jest o tym mowa i tutaj był problem taki, że nie chciano tak do końca dogadać się z Żydami, bo niektóre siły sanacyjne też lubiły antysemityzm, więc a jednocześnie chciano utrzymać jakiś kontakt z Żydami, żeby trochę szachować obóz narodowo-radykalny i tak dalej. W czerwcu 1936 roku Kwiatkowski wystąpił z całościową koncepcją rozwoju kraju i tak dalej, że COP, Centralny Okręg Przemysłowy, na 64 stronie jest podane, że COP stworzył tylko 110 tysięcy miejsc pracy.
No i tutaj właśnie część ludzi mówi, że tylko, zresztą Zychowicz też będzie mówił, o ile dobrze pamiętam, że tylko, no to Wieczorkiewicz mówi, że to jest prezentyzm. Prezentyzm to jest takie zjawisko, które ocenia zjawiska dawnych epok w kontekście tego, co jest teraz. No więc na lata przedwojenne 110 tysięcy nowych miejsc pracy to jest bardzo dużo. Więc de facto to zadziałało. To prawda. Wtedy fabryczki były małe. Dobrze. Kwiecień 37, demonstracja w Racławicach, starcie policji i tak dalej. Witos i chłopi. Witos jest w Czechosłowacji na wygnaniu, ale chłopów podburza. No i tutaj Komunistyczna Partia Polski z kolei była wzywana członek za członkiem do Moskwy w lutym 37 roku i już nie wracali. Dodatkowo KPP wykrwawiła się, wysyłając swoich ludzi przeciwko generałowi Franco. Cała Polska się podzieliła co do sympatii przeciwko i po stronie Franco, natomiast komuniści się wykrwawili na tym i utracili w zasadzie byt jako samodzielna jednostka. Piłsudski osobiście kierował polską dyplomacją i najwięcej się dzielił tymi informacjami z Beckiem. Wbrew Zychowiczowi, można tak powiedzieć, inaczej niż u Zychowicza, mamy stronę 110, 101, jak ktoś nie wierzy, Beck jest uznany tutaj za nietuzinkową osobowość, rzadką umiejętność krótkiego i jasnego formułowania swoich myśli, w żywe poczucie rzeczywistości, które jednak nie prowadziło do koniunkturalności, pozwalało mu to nie tracić z oczu tego, co można by nazwać niezmiennymi politykami polityki zagranicznej, spokój i opanowanie. Także generalnie Beck jest super u Wieczorkiewicza. Jak wiemy, u Zychowicza Beck jest małpą. 102 strona. W dyplomatycznym świecie Europy nowy polski minister lubiany nie był, czyli Beck. Lubiany nie był. Szczególną rolę w jego politycznej dyfamacji odegrał ambasador Francji w Warszawie Léon Noël, mający mu za złe, że chce być partnerem, a nie klientem Paryża. Co gorsza, utwierdzali te poglądy przedstawiciele opozycji, rozgłaszając, że Beck nie jest, że Beck jest zdrajcą przez Niemcy hitlerowskie opłacanym. Podtrzymywanie czarnej legendy po wojnie służyć miało ukryciu kardynalnych błędów, jakie w ocenie sytuacji popełniono w siedzibie francuskiego MSZ-u. Francuzi skłaniali się ku wierze, że Beck jest zagorzałym germanofilem albo nawet hitlerofilem. Stąd pewnie pochodzą te rewelacje Zychowicza, że uznano, że ponieważ niektórzy we Francji czy gdzie indziej uznali Becka za proniemieckiego, to tak musiał być na pewno i Adolf też tak uważał. Stąd już wiemy, skąd Zychowicz wymyślił te głupoty. Możliwości determinowało sąsiedztwo pomiędzy ZSRR a III Rzeszą i to wymagało zręcznej, przemyślanej polityki. Natomiast Beck był uważany, że nadejdzie tak zwany okres wojen religijnych, to znaczy wojny religii stalinowskiej i hitlerowskiej i w związku z tym ścisła neutralność jest do utrzymania, bo potem Ruscy i Niemcy się wezmą za łby. Strona 103. Dalej jest. Beck obawiał się, że Zachód może nawiązać bezpośrednie sojusze z Sowietami, spychając Polskę do roli satelity Moskwy. Dlatego trzeba było się starać o dobre relacje z Paryżem i Londynem. Najbardziej skomplikowane były oczywiście relacje z III Rzeszą. Mamy tutaj ten mit, który potem Zychowicz bezmyślnie powtórzy, który jest nieprawdziwy, to on jest już, ta bzdura jest już u Wieczorkiewicza, czyli że cele Adolfa są dalekosiężne, w związku z tym on nie przejawia specjalnej polonofobii właściwej tradycji pruskiej, tradycyjnej pruskiej szkole politycznej. No więc jest to kompletny nonsens i bzdura na sześciu resorach, dlatego że Hitler był niemieckim nacjonalistą o austriackim paszporcie. Austriaccy Deutschnationalen, czyli Austriacy, którzy się w tamtych czasach czuli przede wszystkim Niemcami, Austriakami, jeżeli w ogóle, to dopiero później, byli nieprawdopodobnie antysłowiańscy, dużo bardziej niż kiedykolwiek byli Prusacy, dużo bardziej. Także jest to kompletna bzdura, a Zychowicz jak małpa to powtórzy od Wieczorkiewicza tą kompletną bzdurę, jakoby tutaj być może polskie dowództwo myślało, że Adolf nie będący Prusakiem, tylko Austriakiem będzie lepszy, ale to nie znaczy, że on taki był.
on miał mnóstwo antypolskich uprzedzeń, jak każdy austriacki nacjonalista niemieckojęzyczny. Dobrze, Beck zaufał Göringowi, liczył tutaj, że będzie można się jakoś dogadać, no więc w sumie Francuzi słusznie mówili, że jest proniemiecki, tak, no tak to wyglądało. Natomiast Czechosłowacja była bardzo antypolska, był ten kłótnia o Zaolzie, no i tutaj po raz pierwszy właśnie Beck wysunął koncepcję Międzymorza, także już wiemy skąd się to wzięło. Polska z Włochami, z Rumunią i Węgrami. Z Rumunią niestety, no i Węgrami daleko, a Włochy traktowały Rzeczpospolite raczej taki przystanek, kartę przetargową do stosunków z Niemcami. W połowie 1935 roku Beck pojechał do Berlina zobaczyć, co to jest ten cały ten Hitler. No więc Hitler monologizował, ale wynikało z tego, że chce się wyrzec przemocy w stosunkach międzynarodowych. Jakim cudem w ogóle ktoś, patrząc na te całe mundury i sztandary, mógł tak pomyśleć. No ale dobra. Pod koniec 1935 roku opinię europejską jednak absorbowały informacje o napaści włoskiej na Abisynię. I celem tutaj polityki polskiej stało się umożliwienie Włochom powrotu do Ligi Narodów. Dlatego tutaj Beck liczył, że on pomoże Włochom się jakoś dogadać z Ligą Narodów, kiedy już usunie się z Ligi Narodów Abisynię i będą tam tylko Włochy, że warto to zrobić, bo wtedy przez Włochy będzie można nacisnąć na Adolfa. W tym czasie Polska kłóciła się o generała Franco, PPS i KPP po stronie Republiki Hiszpańskiej, ONR i SN po stronie Franco. Aluzje Adolfa spowodowały, że Beck słusznie ocenił, że celem Führera będzie zdemilitaryzowanie dotąd neutralnej, dotąd Nadrenii. No i on tutaj ostrzegł ambasadora Francji Noela na początku marca 1936 roku i sam potem pojechał do Brukseli, gdzie się chciał dowiedzieć, co Belgowie na tą remilitaryzację Nadrenii. Polska w konkretnym wypadku pozostanie wierna swoim zobowiązaniom sojuszniczym, powiedział ambasadorowi francuskiemu 7 marca. Generalny inspektor sił zbrojnych nieco inaczej niż Beck oceniał perspektywy. Twierdził, że pacyfikacja zachodniej granicy jest złudna, gdyż Führer w ciągu 2 do 3 lat rozpocznie zbrojną ekspansję. Uznał, że najprawdopodobniej w Gdańsku powstanie konflikt, który spowoduje wojnę polsko-niemiecką, główne zaś uderzenie nastąpi przez Śląsk, tak uważał Rydz. Także Rydz uważał, niezależnie od wszystkiego, od obietnic Zachodu czy czegokolwiek, czyli te rzeczy, które są zawsze sterownikami polityki polskiej, że jesteśmy z zewnątrz jakby imprintowani u Zychowicza, to tutaj niezależnie od wszystkiego Rydz uważał, że Niemcy nas zaatakują i to w marcu 1936 roku. W maju 1936 roku władzę w Paryżu objął Front Ludowy Leona Bluma. Szefem spraw zagranicznych został Yvon Delbos, który był mniej podatny na opinię Noela z Warszawy. Podobnie jak Śmigły uznał Chłapowskiego za mało w tej konstelacji przydatnego, zastąpił, o to nie jest taki istotny. Francuzi zaniepokojeni Adolfem zaczęło im zależeć na zapomnianym trochę polskim sojuszniku. Rydz pod paryskim zamku Rambouillet uzyskał bez trudności pożyczkę w wysokości 2 miliardów franków. 110 strona. To była jedyna wielka pożyczka, jaka dostała Polska w okresie międzywojennym. To jest właśnie ta pożyczka z Rambouillet. Także między innymi za te pieniądze można było budować potem centralny okręg przemysłowy. Warto pamiętać o jedynej pożyczce, którą z łatwością Polska uzyskała od Francji w tym czasie. Czy mamy tutaj odpowiednie podkreślenie wagi tej sytuacji? Nie, ponieważ Wieczorkiewicz jest typowym polskim historykiem, to znaczy szowinistą, który nie uznaje wpływów innych krajów, tylko zawsze wielka Polska ma rację, inni nic nie robią. 112 strona. Sukcesów nie przyniosła ofensywa podjęta przez polskiego ministra w Londynie. Podczas kolejnych wizyt w listopadzie 36, w maju 37, Beck starał się uzmysłowić Brytyjczykom wagę stanowiska Polski jako sojusznika. Wielu określiło to jako inicjatywę przedwczesną. Brytyjczycy jeszcze nie byli na tym etapie. Myśleli, że da się zrobić ten cały appeasement.
Uważano, że najpierw, że impeachment będzie działał, a później jak zobaczono po Anschlussie, że nie działa, to zaczęto traktować to jako grę na opóźnienie, tak? Opóźnienie ataku niemieckiego. Dyktat monachijski oceniany przez Becka jako przejaw lekceważenia najbardziej elementarnych zasad szacunku dla suwerenności państw i nienaruszalności ich terytoriów stwarzał w polsko-czeskim konflikcie nową sytuację. Beck, który dotąd uważał, że Rzeczpospolita nie może i nie powinna rozpoczynać pierwsze jakiekolwiek akcji przeciwko Czechom, uznał, że jest zwolniony od tego i dziabnięto to z zaolzie. Wieniawa Długoszowski mówił niedługo wcześniej, że Czechosłowacja jest tworem sztucznym, nienaturalnym, a Słowację łatwo pozyskamy dla nas. Także początek 38, a nie w kwietniu, Beck już oceniał, że czysta bierność wobec ekspansji niemieckiej byłaby bardzo niebezpieczna. To jest początek 38 roku. 118 strona, początek 38 roku. Przypomnę, że Zychowicz bredzi, że mocno antyniemiecki kurs został przyjęty dopiero wskutek tego, jak Adolf już sobie przywłaszczył całą Czechosłowację, a nie tylko całe Czechy, a nie tylko pas Sudetów. I w tym momencie Chamberlain przerażony zmienia naszą politykę zagraniczną. Nie, tak nie było. Beck już jest przerażony Adolfem na początku 38 roku, na samym początku. Potem mamy o rządzie obrony narodowej i tak dalej. Momencik, to jest tutaj istotne. Mamy konferencję w Monachium. W październiku ambasador francuski Noël zaproponował francuskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych całkowite wycofanie się z sojuszu z Polską, gdyż Polska będzie oczekiwać wsparcia, a ma być appeasement. Ale koncepcji nie przyjęto. Bonnet stwierdził, że podpisał wtedy 6 grudnia deklarację nieagresji z Ribbentropem, która do zera zredukowała wartość Francji jako polskiego alianta, pisze Wieczorkiewicz, 129. Tak, to jest jeszcze czasy, cały czas appeasement. Francuzi w grudniu, na początku grudnia, w Mikołajki, że dokładnie, 6 grudnia, próbują dogadać się z Ribbentropem. Stalin w tym samym czasie rezygnuje z polityki pokojowej Litwinowa, żeby się dogadać z mocarstwami zachodnimi i zaczyna się zastanawiać nad Niemcami, czy może jednak z Niemcami się dogadać, że może się potarguje na obie strony, czemu nie. Teraz tak. Niemcy bardzo, bardzo liczyli na to, że ich nacisk w sprawie Gdańska w końcu Polaków otrzeźwi i to się nie stało, bo oni tak to postrzegali jako otrzeźwi. Tutaj jest 31 marca, 38 rok w Izbie Gmin, że trzeba udzielić natychmiastowego poparcia Polsce, jeżeli Adolf coś będzie kombinował. Uzgodnili to wystąpienie 31 marca Chamberlain uzgodnił z Paryżem, że trzeba dać gwarancję Polsce. To jest strona 134, więc jeszcze raz 31 marca, że trzeba dać tę gwarancję Polsce, ponieważ Adolf nie przestaje połykać nowych terytoriów. Paryż był konsultowany, ale uważał, że to jest decyzja pośpieszna i enigmatyczna. Tak powiedział, że nie wiadomo, co macie na myśli, panowie Anglicy. Szczęśliwie dla Chamberlaina jego wystąpienie zbiegło się ze staraniami Becka, który szukając niezbędnego oparcia skupił obserwacje na teren angielski. Z tej też inicjatywy w trakcie improwizowanej wizyty w Londynie doszło do przekształcenia jednostronnej gwarancji w obustronne zobowiązania. 135 strona. Tak, czyli panie Zychowicz, czyli sam pana szef, no może nie szef, ale nauczyciel, mówi, że starania były z obu stron, a więc nie jest tak, że Anglicy podstępnie przekabacili biedną Polskę w jakieś coś, czego Polska nie chciała. Francuzi chcąc nie chcąc przyłączyli się do Brytyjczyków. Zobowiązane oba państwa w kwietniu.
jeżeli będzie zagrożenie bezpośrednie lub pośrednie, na przykład pośrednie zagrożenie, które dotyczy spraw żywotnych, mimo że jest pośrednie, to na przykład Gdańsk, czyli dziabnięcie Gdańska jest uważane za casus belli. Maurice Jameleon od początku uważał, że nie ma sensu pójść z Polsce z pomocą, natomiast generał Paul Armeniot uważał, że Armengo, przepraszam, uważał, że obiecano więcej niż można było, niż można dotrzymać zbrojnie. Natomiast był to element strategii wspierania Polski w jej dyplomatycznym oporze. Uważano, że to wystarczy, więc było to w dobrej wierze. Warto to podkreślić. Dla podobnych celów doszli Brytyjczycy, którzy wysłali do Warszawy misję generała Edwarda Claytona. W czerwcu 1939 Mołotow zaczął kombinować z Francją i Wielką Brytanią, że może jakiś sojusz w obronie zagrożonych państw, ale ponieważ Sowietom nie ufano, to zostało to odrzucone. Jednocześnie Wieczorkiewicz uważa, 1400 strona. Stalin od początku uważał Rzeszę za partnera bardziej obiecującego niż Zachód. Rokowania z Brytyjczykami i Francuzami były zatem środkami do zdopingowania Berlina. Intencje radzieckiego dyktatora oddał trafnie daleki od chęci rozgrzeszenia go Cat Mackiewicz. Że wiem, skąd ta moda, żeby żubra ciągle cytować u Zychowicza. Generał Sosnkowski, oceniając na gorąco nową sytuację strategiczną, stwierdzał: wiadomość, którą usłyszeliśmy przed chwilą przez radio, oznacza, że Rosja chce wojny, pozostawiając Niemcom wolną rękę. Podobnie rozumował Beck, dlatego natychmiast wysunął sugestię nawiązania bezpośrednich kontaktów, aby wybadać intencje Moskwy. Dopiero w tym momencie Polacy wpadli na genialny pomysł, żeby spytać bolszewików, co bolszewicy kombinują. Marszałek, aha, to jest tutaj, że marszałek Piłsudski lekceważył wojsko, w tym sensie lekceważył lotnictwo i takie inne fajne rzeczy, czołgi. Środki na wojsko pochłaniały co prawda połowę budżetu, ale fundusze częściowo uzyskano z pożyczki francuskiej. Pewne kwoty przyznali również w 1939 roku Brytyjczycy, ale nie zdołano już ich zagospodarować, nie zdążono. Także armia polska była zrobiona, kampanii wrześniowej, była zrobiona z podatków polskich i z pożyczki francuskiej. Dobra, groźby wojenne spowodowały, że już w marcu, to jest strona 147, że już w marcu 39 w trybie mobilizacji alarmowej, tak zwanej cichej, wysunięto na zagrożone odcinki 5 wielkich jednostek, w tym 4 dywizje piechoty. 29 września mobilizację powszechną przesunięto wskutek nacisków Francji i Wielkiej Brytanii, liczących wciąż na powstrzymanie Adolfa. Opóźnienie odbyło się źle na gotowości sił polskich, wiele bowiem jednostek, szczególnie drugorzutowych i rezerwowych, w ogóle nie zdołało dotrzeć na miejsca przeznaczenia wskutek panowania w powietrzu Luftwaffe. No i teraz 147 strona. I co tutaj, jaki ja mam problem z taką interpretacją dziejów? Otóż Beck powinien powiedzieć, że oczywiście opóźniam, po czym zacząć robić tą powszechną mobilizację. Tak powinno być. Nie zdołaliby już zachodni, by nie zdołali już zareagować, a sytuacja byłaby, jak można powiedzieć, proporcjonalna do gotowania się Niemców. Także to jest wina Becka, ale Wieczorkiewicz lubi Becka. I kiedy przechodzimy od Wieczorkiewicza do Zychowicza, to Zychowicz nienawidzi Becka, ale nie zauważa, że to jest główna wina Becka. To jest jedyna wina Becka. To, że on dał, że zaczął modyfikować swoje postanowienia co do mobilizacji powszechnej, dlatego że Anglicy i Francuzi o coś poprosili. Trzeba było zbyć to. Dobrze. To jest jedyna wina Becka tak naprawdę, natomiast Wieczorkiewicz uważa, że Beck jest aniołem, natomiast Zychowicz obciąża Becka za mnóstwo rzeczy, którym Beck winien absolutnie nie był. Dobra, wiosną 1939 roku snute od dłuższego czasu przez Adolfa plany wszczęcia wojny z Francją przy neutralnej postawie Polski zostały zniweczone na skutek zdecydowanej i jasnej odmowy rządu polskiego zawarcia sojuszu politycznego z III Rzeszą.
to jest strona 169. Wiecie co, ja nigdy nie widziałem książki, która by jednoznacznie powiedziała, że Adolf rzeczywiście chciał najpierw zaatakować Francję i nasze tutaj gwarancje z Brytyjczykami wiosną 1939 zmieniły cały kurs działania armii niemieckiej. Myślisz, że to takie łatwe w 6 miesięcy przesunąć całą armię na wschód? No może i łatwe, ale nigdy nie widziałem, żeby Adolf rzeczywiście, znaczy Adolf chciał się wyładować i na Rosjanach, w Mein Kampf o tym pisał, żeby zdobyć Lebensraum, i na Francuzach. Więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, co chciał zaatakować najpierw. To są dosyć, no ale dobra, no, na pewno Francja była najpoważniejszym jego przeciwnikiem, tak, w jego umyśle. I był, myślał bardzo mocno kategoriami I wojny światowej i tak dalej. Potem mamy Ribbentrop-Mołotow. Po podpisaniu Ribbentrop-Mołotow Führer oczekiwał upadku rządu Neville'a Chamberlaina, a gdy to nie nastąpiło, postanowił rozegrać do końca atut sowiecki, żeby zneutralizować Londyn. Brytyjczycy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że kwestia Gdańska i korytarza musi być rozwiązana w jakiś sposób. Natomiast polska armia miała nastroje optymistyczne. Przez lata karmiona była propagandą sukcesu, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne. Także była pewna nierealna, że owszem byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że nasza armia jest dużo słabsza od niemieckiej, ale nie było ich zbyt dużo. Rydz Śmigły, jest mowa, że miał dużo mocy charakteru, ale był też kapryśny i wygodny, ale był taki, czyli mamy dużo taniego psychologizowania, ale co uważał Rydz Śmigły o stanie armii polskiej, jej sile, te rzeczy, które by się tu mogły znaleźć, no to tego jakoś nie ma. Tak jak mówię, Wieczorkiewicz ma dosyć bałaganiarski styl. 213 strona. Taktyka Blitzkriegu sprowadzała się w praktyce do przełamywania frontu przez falowe ataki z motoryzowanych parcelnych klinów, no i tak dalej. Więc zaczęło być to wyścigiem niemieckich czołgów i ciężarówek z nogami polskich żołnierzy, którzy nie mogli nadążyć. Wobec agresji Winston, zwolennik totalnej konfrontacji z Hitlerem, wówczas szef opozycji, zadzwonił do polskiej ambasady. Mówił, że niestety decyzja Anglii i Francji jest wciąż w zawieszeniu, ale ufam, że Anglia dotrzyma swego, powiedział Churchill zaraz po ataku niemieckim. Obawy te były uzasadnione, gdyż w Londynie, przede wszystkim w Paryżu, we wpływowych kręgach politycznych myślano wciąż o możliwości odwleczenia starcia z Niemcami kosztem kompromisu w sprawie Polski. No i widzicie, to jest kosztem kompromisu w sprawie Polski, czyli kompromisu pod tytułem na przykład Gdańsk, tak? Zychowicz z tego kompletnie wnioskuje jakieś tutaj, przerabia to kompletnie na rzucenie nas na pożarcie, a to co innego Gdańsk na przykład, a co innego rzucenie nas na pożarcie, to nie jest to samo, zwłaszcza że Gdańsk był niemiecki praktycznie. Co tu dalej? Tłum warszawiaków zebrał się przed ambasadą francuską 3 września. Śpiewano Marsyliankę. Optymizm był słuszny, ponieważ na papierze, no i w rzeczywistości też, sojusz Polski, Francji i Wielkiej Brytanii zdecydowanie dominował nad Polakami, tylko, no, tylko jak wiadomo myślano w kategoriach I wojny światowej. Wszystko było za wolno. Roman Umiastowski, podpułkownik, 6 na 7 września wezwał przez radio wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni, by udali się na wschód. W ten sposób Beck stracił kontrolę nad tymi ludźmi i nie mógł ich użyć później specjalnie w walce. Także różne niekorzystne tutaj zjawiska. Chciano po prostu wyprzedzić Niemców, a to nie dawało się tego zrobić i tylko sobie kładziono kłody pod nogi. Dobrze. Z każdym dniem rosło zaniepokojenie Adolfa ogólną sytuacją strategiczną. Czy Francuzi się ruszą i zaatakują zagłębie Sary, Rury i tak dalej. Göring mówił, jeśli przegramy tę wojnę, to niech Bóg ma nas swoją piesę. Führer jednak miał nadzieję, że konflikt uda się jeszcze zlokalizować, czyli odciąć polski teatr wojenny od reszty. 7 września rozpatrywał możliwość rozpoczęcia kompromisowych rokowań po wyrzeczeniu się przez Rzeczpospolitą sojuszu z mocarstwami zachodnimi. Panaceum na opór Polaków miało być przyobiecane wystąpienie sowieckiego sojusznika. Jednak Mołotow studził. Mówił, że nie zdążymy tak szybko, żeby 7, tam powiedzmy 8, 9 już być w Polsce. Nie zdążymy. Ale możliwe,
I tutaj jest ciekawe, bo 7 września Niemcy już prą ku Wiśle i wygląda to naprawdę bardzo źle. I tutaj bez tego kontekstu jest przedstawiona tendencyjnie słynna konferencja w Abbeville 12 września, brytyjsko-francuska, że nie warto już tutaj, Chamberlain i Daladier stwierdzili, że nie warto już Polakom pomagać, ponieważ są rozwaleni i ponieważ zaraz wejdą Sowieci. I że siły powietrzne nie powinny w tej chwili być użyte przeciwko obiektom w Niemczech, ponieważ uniknie się w ten sposób strat, uniknie niebezpieczeństwa trafienia celów cywilnych oraz ewentualnych reperkusji. Warto sobie zdać sprawę, że jakkolwiek tutaj jest mowa o tym, że przecież Alphonse Juin uważał, że bardzo źle, że nie przyszli czołgami na pomoc Polaków w momencie, kiedy i tak większość armii niemieckiej była absorbowana przez siły polskie, że to bardzo źle. Natomiast generalnie ja bym powiedział, że Wieczorkiewicz patrzy i nie widzi. Jamelin. Nie, zaoszczędzi to jedynie więcej drogocennego czasu Francji i Wielkiej Brytanii na przygotowania i przeszkodzi Niemcom w przerzuceniu swych sił z frontu wschodniego na zachodni. Tak? Czyli pamiętajmy, że oprócz czołgów są jeszcze samoloty. Podobno Wolski o tym pamięta, czy Wieczorkiewicz o tym pamiętał, kiedy pisał tą książkę? A więc polskie lotnictwo było zestrzelone po 3-4 dniach. Taka jest prawda, przykro mi. I w związku z tym całość sił lotniczych praktycznie była obrotowa. Można było wykorzystać je na zachodzie. Lotnictwo niemieckie, Luftwaffe, było silniejsze niestety niż lotnictwo brytyjskie i francuskie razem wzięte. Taka była skala zbrojeń. W związku z tym atakowanie Niemiec tylko dlatego, żeby Polacy mogli się obronić 2 dni dłużej, jest bez sensu. Tutaj kolejne jakieś są informacje pod tytułem, że przeciwko 74 dywizjom francuskim, które mogły podjąć działania po 20 września, Niemcy po mobilizacji wszystkich rezerw mogli wystawić jedynie równowartość 44 wielkich jednostek z większej części drugiego rzutu. Przewaga wynosiłaby blisko 4 do 1 w artylerii, i tak dalej, przy panowaniu aliantów w powietrzu. Nie byłoby panowania aliantów w powietrzu, to sobie wymyślił Wieczorkiewicz. W przypadku ofensywy Jamelena Niemcy musieliby zatem ściągnąć poważne siły ze wschodu, w pierwszym rzędzie jednostki szybkie i lotnictwo. Tak, i zrobiliby to i nie byłoby żadnego problemu, i by odparli ten atak. Właśnie o to chodzi. A nas i tak by nic nie uratowało. Tutaj jest mowy o jakieś spekulacje kompletne, że po 20 września mogłyby jednostki francuskie podjąć działanie po 20 września, a Niemcy po mobilizacji wszystkich rezerw mogli wystawić jedynie równowartość, no i tak dalej. Jaki 20 września? 20 września myśmy nie istnieli. Co to jest w ogóle za głupie gadanie? Te głupie gadanie jest na 256 stronie. A potem są totalne domysły, które musiał skopiować Zychowicz od właśnie Wieczorkiewicza, że słuchajcie, Sowieci ze swoimi 600 tysięcy żołnierzami ruszyli, kiedy się dowiedzieli o Abbeville i są wymieniani nawet możliwi tutaj szpiedzy rosyjscy, wywiad sowiecki, szpiedzy wywiadu sowieckiego u Francuzów. Na przykład sekretarza premiera Daladiera Edwarda Pfeffera i wielokrotnego ministra i parlamentarzystę Pierre'a Cotta, że oni byli być może szpiegami sowieckimi i w związku z tym jak po 12 Stalin stwierdził, że wejdzie. Słuchajcie, jak to Stalin stwierdził, że wejdzie? To jest zwykły domysł. Zychowicz to później przerobi na dogmat i wyjdzie mu zdrada aliancka. Wieczorkiewicz mówi o wiarołomności w Abbeville, ale nie mówi o zdradzie. Mówi o tym, że można było to zrobić lepiej. I tylko tyle, i aż tyle. Zychowicz robi z tego cyniczną grę, rzucanie nas na pożarcie i inne antyzachodnie propagandowe chwyty, które nie mają nic wspólnego z przeszłą rzeczywistością, ani z obecną rzeczywistością, do której on to też odnosi, ponieważ Zychowicz generalnie żyje mentalnie w 1939 roku, chociaż źle go pojmuje. Także to, co u Wieczorkiewicza jest pewnym zafrasowaniem, i później zresztą w swoich kolejnych książkach, jak wszyscy mi mówią, którzy czytali jego inne książki, on łagodzi i łagodzi i łagodzi swoją ocenę
aliantów zachodnich w 1939 roku, tak Zychowicz brnie po prostu w coś, co można nazwać całkowitą propagandą historyczną, antyzachodnią, antyfrancuską, antybrytyjską. Także to, co przy okazji warto podkreślić różnice, warto podkreślić znaczące różnice między Wieczorkiewiczem a Zychowiczem. Otóż Wieczorkiewicz uważa Becka za niemal geniusza, za człowieka bardzo rzutkiego i tak dalej. Przyznaje mu rolę sprawczą w sojuszu z Brytyjczykami wiosną 1939, a także z Francją. Pokazuje, że to Beck zabiegał o Zachód. U Zychowicza Beck jest małpą. U Zychowicza są uprzedzenia cata Mackiewicza, który już prędzej cat Mackiewicz był małpą, żubrastą, żubrową małpą, że uprzedzenia cata Mackiewicza wobec Becka i sanacji wyłażą na pierwszy grunt i jest nie wiadomo skąd wzięta decyzja, że Beck był debilem generalnie. I w związku z tym Beckowi odmówiona jest rola, którą on rzeczywiście pełnił, on rzeczywiście tam jeździł i rzeczywiście zabiegał, o czym widzieliśmy. Więc u Zychowicza Beck jest zdegenerowany do roli małpy, która tylko reaguje na potrzeby z Zachodu. I w ten sposób Zychowicz uzyskuje ten swój fałszywy obraz, w którym na Zachód nie możemy nigdy liczyć, więc najlepiej zostańmy Niemcami. Tak to wygląda. Niestety, tak to po prostu wygląda. Tak, był film o Boberku i Boberka oceniam na plus. Moja parodia jego kanału jest życzliwa, jak pewnie zauważyliście. Dobrze, no to tyle. Także słuchaj, Zychowicz zmasakrował Wieczorkiewicza, a no w jakiś sposób się, chcąc nie chcąc, na jego autorytecie podpiera. Książki Zychowicza nie mają wiele wspólnego z Wieczorkiewiczem. U Wieczorkiewicza też mamy nadmierne oczekiwania wobec Zachodu, mało realistycznie spojrzenie strategiczne i taktyczne, fapanie do polskiej wspaniałej armii i poświęcenia i tworzenie sztucznych kontrastów z postawą aliantów. Tak, ale mamy też docenienie Mościckiego, moim zdaniem za bardzo, docenienie Becka, moim zdaniem słusznie, i generalnie świat jest zupełnie inny niż u Zychowicza. Tak to wygląda. Także Zychowicz sobie po prostu powymyślał. Zychowicz sam nienawidzi Zachodu, naczytał się cata Mackiewicza i mu wyszły bzdury. I miejmy tego świadomość, tak? I czytajmy mistrzów podejrzanych historyków. Wtedy się wiele rzeczy wyjaśni.